Pani marszałek, pani minister, wysoka izbo. Efektem reformy w nauce i szkolnictwie wyższym jest między innymi wzmocnienie praw studenta oraz znaczne zwiększenie oferty finansowej dla utalentowanych studentów i myślę, że to jest bardzo ważne przedsięwzięcie. Studenci zyskali wiele autonomii, otrzymali kartę praw studenta, która ma ustawowe umocowanie i w dyskusjach na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży czy na podkomisji wielokrotnie to też jest podkreślane. Szanowni Państwo, Pani Minister, prawo o szkolnictwie wyższym, zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, prawo o szkolnictwie wyższym, zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne nie mogą pobierać opłat między innymi za rejestrację na kolejny semestr czy rok studiów, egzaminy poprawkowe, egzaminy komisyjne, złożenie oceny pracy dyplomowej czy wydawanie suplementu do dyplomu. I chciałabym zapytać panią minister, czy ministerstwo monitoruje uczelnie pod względem tych przedmiotowych opłat? To jest dość ważne. Czasami z artykułów prasowych dowiadujemy się, że jeszcze nie wszystkie uczelnie wywiązują się z tego obowiązku. I druga sprawa to szczegółowe warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Zgodnie z nowymi przepisami umowy dotyczą również studentów studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych. Uczelnia powinna zawierać te umowy w formie pisemnej ze wszystkimi studentami rozpoczynającymi studia. Chciałabym zapytać panią minister, czy wszystkie uczelnie wywiązują się z tego ustawowego obowiązku. I chciałabym jeszcze dopowiedzieć, zapytać się, ile środków finansowych przeznaczyło Ministerstwo Nauki na stypendia socjalne, zapomogi. Czy zwiększyła się liczba studentów uprawnionych do pobierania stypendiów socjalnych? I także bardzo prosiła panią minister o dokładne przekazanie nam informacji, ile Ministerstwo Nauki przeznaczyło środków na stypendia i kształcenie młodzieży na kierunkach zamawianych. Dziękuję.